Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Napisał do mnie kolega Michał, opowiadając o swoim problemie. Jak widać, on ma cerwałkę po lifcie, więc to jest ten model, gdzie układ AWD jest poprawiony i on generalnie naprawdę pracuje dobrze, natomiast u niego coś się dzieje. U niego cerwałka powinna startować z 4 kół zawsze, po prostu zawsze. U niego ewidentnie kompletnie to nie działa. Momentami to auto jest tak bezradne jak moja Mazda CX-3 na całorocznych Bredensteinach. Aż dopytałem kolegę i mówi, że ta Honda jest na zimówkach. Więc za chwilę wkleję wam ten jego filmik, żeby była lepsza jakość niż teraz ekran z ekranu. Jak również wkleję wam Hondę właśnie poliftową z innego kanału, żebyście widzieli, jak ten układ pięknie ma pracować. Natomiast Michał mówi, że był w ASO i ASO twierdzi, że jest wszystko ok. No przecież tu gołym okiem widać, że coś nie gra w tej jego CRV-ce. No to jest po prostu skandal. No Michał musi jakoś walczyć. No coś trzeba tym zrobić. Jak rozumiem, jeszcze jest na gwarancji ta Honda i jak zrozumiałem, 30 parę tysięcy przebiegu. Potem wam wkleję jeszcze moją CRV-kę i zobaczcie, jak moja CRV-ka na śniegu, mimo nie najlepszego AWD, sobie ładnie radzi. Kompletnie przód u mnie nie mielił przy takim normalnym ruszeniu. To zobaczycie w takim nocnym filmiku. No i na sam koniec również moja CRV-ka, ale butowana na maksa z trakcją i bez. Ok, wklejam te filmiki. Aha, jeszcze będzie filmik jeden od Mirka, który ma przedliftową, taką czarną CRV-kę, tak jak moja, i u niego ten AWD wyjątkowo dobrze chodzi. Ok, zobaczcie. Nie. Bez porównania, ale chyba test jednak niesprawiedliwy przez to 4x4. Chyba mocno.